Mówili o niej słodka, kokietka i pieszczotka. Miała w życiu wielkie wzięcie. Niezwykle skromna, pracowita, utalentowana. Swą urodą i osobowością onieśmielała nawet największych amantów. Na pewnej gali Marlon Brando, czyli niezapomniany ojciec chrzestny, poznał Audrey Hepburn i mimo zachęty z jej strony nie odezwał się do niej ani słowem. Trzeba było aż 40 lat, by gwiazdor przyznał, że ta kobieta go onieśmieliła. Prawdziwa kobieta. W przypadku Audrey chciałoby się powiedzieć... Oto istota, która jest źródłem, o którą się drży, ubiega, martwi na wszelki wypadek, na którą można zginąć. Shit.